Nawet taka prosta gra jak Solar Smash skrywa dużo sekretów i easter eggów i w dzisiejszym filmie będę chciał Wam je wszystkie przedstawić. Jednego już nawet pokazywałem chyba w poprzednim filmie i bardzo możliwe, że o czymś zapomnę. Także śmiało sekcja komentarzy jest Wasza. Jeżeli coś pominę, yy, pomówię. Postaram się na pewno wszystko sprawdzić, ale wiadomo człowiek jest zapominalski i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Zostawcie łapę w górę jeżeli podoba podobają Wam się te odcinki yy, właśnie z gry Solar Smash no i samą grę yy, możecie pobrać z linku, który jest podany w opisie, tak samo jak jest link do G2, gdzie możecie sobie tanio kupić gierki, obczajcie, zwłaszcza na święta, jeżeli czegoś szukacie, dobra i zaczniemy sobie od takiej prostej rzeczy, mamy to słońce i to już właśnie pokazywałem w poprzednim filmie i jeżeli ustawimy sobie tutaj, znaczy tak naprawdę im większy promień, tym większa siła rażenia i weźmy sobie na przykład taki czerwony promień, jeżeli to na pewno wiele razy widzieliście jeżeli zaczniemy sobie strzelać przez słońce, no to słońce wybuchnie i na przykład tą piękną ziemię Spali. To właśnie pokazywałem w poprzednim odcinku i był jakiś mały w ogóle update do tej gry. To jest ciekawe, bo wyrwało mi się, że nic ciekawego tam nie będzie się pojawiało przez jakiś czas. A okazuje się, że coś tam zmienili, coś tam poprawili, ale co dokładnie jakie były zmiany, no to niestety nie znalazłem tej, tej informacji. No i właśnie to jest ta pierwsza, pierwsza rzecz, którą możemy tutaj zrobić: czyli nasza planeta wybucha, znaczy w sumie słońce na początku wybuchło nasza planeta też została zmieniona przez falę uderzeniową, ale teraz zresetujmy planetę. Ponieważ jeżeli weźmiemy te rakiety, czekajcie, muszę zobaczyć, czy tak. Mamy, jak widzicie, w sumie wezmę sobie jeden i na przykład możemy wysłać 10 rakiet, prawda? Weźmy w tą oświetloną część naszej pięknej półkuli, znaczy pięknej ziemi. I jak widzicie, te rakiety są cały czas wysyłane, możemy w ten sposób sobie zniszczyć Ziemię. Wiadomo, to już widzieliśmy wiele, wiele odcinków temu i wiele razy, ale jeżeli ustawimy wartość rakiet na. 69 z tego co wiem to wtedy, chwilę nawet zresetuję sobie na pewno tą mapę, to wtedy przyleci taka flota. Tak, działa to. Ej, to był jeden z tych easter eggów i sekretów do których przekonania inaczej. My, myślałem, że może to działa, ale nie byłem przekonany, że na 100% to będzie działało. I uwaga jest, czyli możemy wezwać taką flotę, które, m, której zadanie jest zniszczenie na przykład Polski. Tu gdzieś jest Polska, także wzywamy sobie tą y, flotę. Jak widzicie, oni też robią takie. Dość fajne dziury. Wiem na przykład, że jest isareg że można ziemią otoczyć, ym, właśnie taką, taką, tak, tak, taką tarczą międzyplanetarną. Tylko nie wiem dokładnie, jak to zrobić. O, i cała Europa, chociaż nie, tu jest jeszcze Hiszpania i Portugalia. To możemy sobie ich też zniszczyć. A jak wiecie, nie musimy się tylko skupiać na, cały czas na tych isaregach Możemy też się troszkę. <gry> Troszkę pobawić, oj, co to co to się właśnie stało? Mam nadzieję, że mi gra nie będzie lagowała, bo widzę, że te FPSy troszeczkę jednak spadły. Podoba mi się w ogóle eksplozja tego, właśnie ty, 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 tego nalotu, bo to jakby drąży tylko w jednym małym takim punkcie i przez to później tworzą nam się takie dość ciekawe dziury. Ale przejdźmy sobie do kolejnego easter egga i on jest na mapie chyba tej. I czekajcie, jak to dokładnie? Chociaż nie, mamy jeszcze jednego na mapie Ziemia, także możemy sobie to wrócić. I jeżeli weźmiemy sobie atak kosmitów, prawda? Mamy coś takiego, na przykład weźmy sobie tutaj. I ci kosmici robią za każdym razem taką dziurę, ale jest parę punktów na mapie, ja wiem o jednym tym punkcie, w którym jeżeli weźmiemy, czekajcie, chcę sprawdzić czy tutaj, czy tą Europę też się da zniszczyć, czy będzie to o czym mówię. Mm, nie, czyli to się nie stało, ale jeżeli weźmiemy, czekajcie, teraz tylko żebym znalazł dokładnie to miejsce, chyba to jest gdzieś tutaj, albo troszeczkę niżej, wydaje mi się, że spierdzili, chociaż nie, jest, zadziałało, widzicie? Jest parę miejsc, gdzie ci kosmici są odpierani, jeżeli znacie te wszystkie miejsca, to możecie je wypisać, e, wypisać w komentarzu, tutaj mamy Waszyngton i... I za każdym razem, nieważne ile tych kosmitów sobie zrespimy, a możemy naprawdę ich bardzo dużo zrespić, tylko trzeba uważać na lagi. Łojoju, Potężna eksplozja, no, naprawdę bardzo potężna eksplozja. I udało nam się przełamać ten system. Jednak ej, byłem przekonany, że tego się nie da złamać. Widzicie, cały czas czegoś nowego się dowiadujemy, mamy fajny Isterek i no będą niszczeni tymi rakietami, tak? Będziecie niszczeni teraz, czy może ja w złym... Ej, mo... czekajcie. Ja chyba w złe miejsce to dałem teraz. To chyba gdzieś tutaj powinno być, tak? Czyli dlatego że się wcześniej przebili, czy dlatego, że śpią? Ej! Czemu to teraz zadziałało? <grym> czemu to teraz zadziałało? C czuję się, c czuję się jak totalny idiota, ale może to dlatego, że jest ciemno i mi się y mylą te dokładnie miejsca. Czekajcie, weźmy sobie na przykład tutaj jedną tom, jednego kosmita wyślijmy. I czy coś się stanie? Nie, nic się nie stało. Hmm, a jeżeli bym sobie wysłał gdzieś tutaj? W sumie, no właśnie, mógłbym sobie po prostu postrzelać całą mapę i znaleźć te miejsca samemu. Ale wiem, że gdzieś w Europie jest też takie miejsce. Czekajcie tutaj? Powinno, powinno coś takiego być. Mówię, to jest bardziej taki luźny odcinek szukania też sekretów i yy, tych easter eggów, ale nie, kurde, widzę, że. Europa została totalnie zniszczona, ale no w każdym razie jest jedno to miejsce, które możemy właśnie, mm, które, które możemy zaatakować i gdzie się e, gdzie ci kosmici będą odparci. No, szkoda, że tego ci, ci kosmici nie potwierdzili, ale wiem, w złe miejsce po prostu strzelałem, to sobie zdaje sprawę. I kolejną rzeczą, bo <laughs> trochę tego mamy, jest e, coś takiego i tego normalnie nie można zniszczyć, ponieważ okazuje się, że to jest jakaś dziwna planeta. Która posiada tarczę. Ok? Jak widzicie, ta tarcza no, jest dość wytrzymała. Więc, nawet jeżeli weźmiemy sobie tak i tak zrobimy. W sumie nawet tego nie sprawdzałem. Czy tutaj też. A, wszystko obroni. Ok, ale tą tarczę musimy przełamać. Właśnie to jest, um, to jest ta rzecz, którą będę chciał sprawdzić. Tą tarczę musimy w jakiś sposób przełamać. dlatego wysilimy teraz flotę. O, o! Ty, ale ta flota laguje. Halo, oni lagują. Co jest? Czemu to tak laguje? Halo, w ogóle się o całkowicie. No dobra, kierka zresetowana, więc można powrócić do testowania. A jeżeli wezmę tym działem, to czy to działo też zniszczy Ziemię? Znaczy zniszczy tą planetę, bo to nie jest Ziemia. To jest jakaś inna planeta. I mówię, wiem, że chyba trzeba parę razy zniszczyć tą planetę, żeby później Ziemia miała tą tarczę. O! Widzicie, ona zmienia kolor. O, kurde. Ty. Mimo wszystko to działo międzyplanetarne, niszczyciel planet tak zwany, to i tak nie dał rady. A jeżeli bym użył dwóch takich tak można dwa. Właśnie można dwa. Uwaga, tarcza <grym> musi zostać zniszczona. Tarcza musi zostać zniszczona. Jeżeli nie, no to już przejdziemy do tego, co mm, gdzie wiem, w jaki sposób to można zniszczyć, ale i tak szukałem jakiegoś innego. I uwaga, dwa promienie. O czerwone i. Tak. Mamy to. Tarcza została zniszczona w troszkę inny sposób niż to planowałem. Chociaż wie, wiecie co, muszę się upewnić. Cyk A nie, jest ta tarcza! O kurde, czyli ta tarcza się yy, regeneruje. Dobra, ale teraz bierzemy sobie ten promień chyba, ustawimy go sobie na maksa. I weźmy na przykład kolor zielony. Dobra, jest 5, kolor zielony. I teraz, jeżeli będę w niego strzelał. Jak widzicie, ta tarcza po pierwsze zmienia kolor, o to nam chodzi. I teraz, tarcza została. O, właśnie. Teraz sobie to niszczymy i uwaga, 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 o to chodzi. Nie mam pojęcia co to jest, za dziwna rzecz, za dziwne jądro tej, tej planety, a może to jest jakaś taka, nie wiem, może to jest jakiś statek? Ciężko mi powiedzieć, jeżeli macie jakieś pomysły co to może być, to dajcie znać, bo właśnie to jest ta rzecz, którą, którą, którą znalazłem, czyli to dziwne świecące coś, spróbujmy w to... Hmm, spróbujmy w to strzelić, chciałem powiedzieć. Dobra, ale na początku musimy zniszczyć zniszczyć, zniszczyć tarczę. I widzicie, nic kompletnie to nie robi. Możemy na drugą stronę się przedostać, ale to nadal nic nie zmienia. Może kosmici teraz? Robaczek? robaczek. Dobra, trzeba jeszcze zrobić, tak? Niszczymy tarczę. Nie, 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 nie odbijesz się, nie odbijesz się, robaku. Dasz radę, dasz radę się przebić. I zdążył. Co się teraz stanie, jeżeli. Parcza się zdąży. A nie, widzicie, robak się odbija. Czyli tej planety nie może robak wydrążyć. W sumie to też jest ciekawe, że takie rzeczy są tutaj wprowadzone. No, ale właśnie to jest ta dziwna rzecz, której po prostu, z którą nie wiem o co chodzi. Też nie mam pojęcia, czy na innych planetach, bo ja w sumie tych innych planet nie sprawdzam, czy są też jakieś isteregi, czy tylko to jest na, na Ziemi. W sumie możemy szybko się przelastać do środka. Hmm. Widocznie tutaj e, nic kompletnie nie ma. Możemy też na przykład e, rzucić księżycem. Leci... Leci księżyc idealnie w dziurkę i przedostanie się na drugą stronę? Powinien. Tak. I te, ty kawałek wyleciał tego księżyca. No ale mówię, nie, nie wiem, czy te planety inne się różnią czymkolwiek. Czy mamy tylko powiedzmy tą planetę, jako Ziemię, czyli wiadomo, podstawową. E, mamy tą planetę, a reszta to są po prostu jakieś wariacje, które kompletnie. E, o, wow, chwilę księżycem w księżyc. Tak, wygląda na to, że tak. O, ale to uderzyło. Dobra, możemy oczywiście, wiadomo, meteoryty. Yy, czekajcie, czy mamy jakieś jeszcze inne opcje? Tak mi się zajmę. A co się stanie, jeżeli kosmici wylądują na tym, na księżycu? Czy będą mogli wylądować? Tutaj będzie jakiś sekretik, którego nie znamy. Nie, no po prostu będą niszczyli to. Ale nuda, na pewno coś jest jeszcze. Czekajcie, wezmę sobie, wrócę tutaj. I spróbuję, może poniszczyć tak wiele razy tą planetę, znaczy tak, tak wiele razy tą tarczę zniszczyć. Yy, coś mi z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to ma być liczba 5. Spróbujmy jeszcze raz to zresetować. I później, po tej piątej próbie, pójdziemy na Ziemię, zobaczyć, czy na Ziemi cokolwiek się zmieniło. No dobra, klikamy Ziemię i uwaga, czy jest jakaś tarcza, cokolwiek, czy nic kompletnie się nie zmieniło, lecą pierwsze rakiety i nie. Czyli w jakiś inny sposób to się aktywuje. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale na pewno coś takiego było. Jeżeli ktoś pamięta tą, tą sekwencję, którą trzeba było wykonać, to po prostu niech napisze w komentarzu. A właśnie, czy czarna dziura. Oho, ale to super wygląda. Jej, to, to jest chyba najlepsza rzecz. No, to jest yy, według mnie najlepsza rzecz, jeśli chodzi o takie efekty. E, będę chciał sprawdzić, czy czarna dziura może zniszczyć tą tarczę. Uwaga. Ty. Nic się nie dzieje. Kolor się troszeczkę zmienia. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna czarna dziura. Ale w ogóle to wygląda jak oczy. To teraz wygląda jak oczy. Jeszcze jedna czarna dziura. Musimy cały czas podkręcać tempo. Żeby to, to zniknęło. Dobra. Dookoła. Wszędzie. Po prostu wszędzie muszą być czarne dziury. Z każdej strony musicie atakować, z każdej strony musicie wciągnąć jak najwięcej, żeby tylko zostało nam, żeby tylko został nam ten środek. Uwaga, została ostatnia część, także niszczymy tarczę i może to jest kolejny jakiś sekret. Jeżeli zostanie tylko i wyłącznie to, to coś się wydarzy i nie. Nic kompletnie się nie dzieje. A może teraz muszę strzelić w słońce? Słońce wybucha. I dobra, tarcze, tarcze, tarcze. Szybko, 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 jeszcze trzeba zniszczyć. I może to też zostanie wymazane. I może to jest zakończenie gry. Nie, no to. Kurde. Nic się nie stało kompletnie. Z tym się nic nie stało. O, wy. Czekaj, wybuchło. I zniknęło. Czyli jednak. Eksplozja słońca. Potrafi zniszczyć to, nie wiem, jądro, serce tej, tej gwiazdy, planety, Sam już nie mam pojęcia, jak to nazywać. Ale jak widzicie, udało nam się dzisiaj dokonać fajnych rzeczy. Mówię, wydaje mi się, że pominąłem tego jednego Iserega, którego nie wiem doko, do końca, jak aktywować. I no, na pewno jest na, na Ziemi więcej tych miejsc, z których możemy tą inwazję kosmitów odeprzeć. Także bardzo, bardzo ciekawe, że mimo to, że to jest taka prosta gierka, to takie fajne rzeczy można tutaj robić. I co? Jeżeli się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów z Solar Smash. I do zobaczenia, cześć!